Niedzielny poranek serdecznie pozdrawiam Was biblijnym hasłem rozpoczynającego się tygodnia i niedzieli dzisiejszej, drugiej po święcie Trójcy Świętej, które to zapisane są u Ewangelisty Mateusza w 11 rozdziale, wierszu 28, gdzie tak jest napisane. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja Wam dam ukojenie. Drodzy, nasz dzisiejszy tekst to piękne i przyjemne słowa, przez które dochodzi do nas pełna uroku i serdeczności wola Boga oraz Jezusa. Pójdźcie do mnie. To zawołanie Jezusa ma podwójną moc. Jest zarówno skuteczne, jak i prawdziwe. W każdej z Ewangelii spotykamy mocne słowa, to znaczy słowa, które mają moc, czyli takie, które przykuwają naszą uwagę, które wzbudzają naszą troskliwość, zaciekawienie, a jednocześnie zawierają w sobie pewien cel, pewien zamiar oraz skuteczność. A słowo moc jest darem niebios, które ma wyrastać i wzrastać w naszych sercach. W tym momencie warto, myślę, przywołać słowa reformatora Kościoła Marcina Lutra, który wyznał: wierzę, że ani przez własny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa Pana mego uwierzyć, ani z Nim połączyć się nie mogę. Że czyni to Duch Święty poprzez Boże Słowo. I to Boże Słowo, to dzisiejsze Boże wezwanie chcą nas poruszyć, chcą spowodować, abyśmy się w jakiś sposób zaangażowali. Pójdźcie do mnie, woła Jezus. Co więcej, podkreśla, ja wam dam i dalej mówi, uczcie się ode mnie. Co chcę przez to powiedzieć? Ano chcę pokazać, jaka jest jego relacja z Ojcem. I chcę nas wszystkich do takiej relacji z Ojcem zachęcić. I dziś słyszymy, pójdźcie wszyscy spracowani, a więc my wszyscy, którzy chcemy zapracować na swoje zbawienie. Ale bywa i tak, że im bardziej pracujemy, im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym bardziej nas to irytuje. I tęsknimy za pokojem, za zadowoleniem, szczęściem, odpoczynkiem, radością. Poczeka na nas w górze. Tu wokół siebie póki co musimy podejmować trud życia, pracy, naszej pielgrzymiej drogi. Choć nieraz odczuwamy pustkę, nieobce nam jest cierpienie, niepokój, kłopoty, strach, smutek, ból, a na końcu jeszcze wyrzuty sumienia. Wszystko przeciw czemu człowiek się nadaremno buntuje. Tak różnie reagujemy na to wszystko, co spotykamy w biegu naszego życia. Ale przecież to nasze życie może być lepsze, może być spokojniejsze, gdy posłuchamy głosu Chrystusa. A wtedy być może niektórzy z nas tak będą płakać. Będą płakać, aż wypłaczą cały smutek. Inni być może będą głośno narzekać, rzucać obelgami, a jeszcze inni odwrócą się z pogardą i odejdą. A przecież wystarczy zaufać Jezusowi. Zaufaj Mu. On Ci pomoże w Twojej niedoli i w Twojej potrzebie. Uczyni to we właściwym czasie. Tym, którzy w Niego wierzą, da zbawienie. Augustyn napisał: Ty, Boże, stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo, a nasze serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Tego spokoju i ukojenia możemy doznać tylko w Chrystusie. Dlatego pójdź do Jezusa. Dziś jeszcze czas. Usłysz głos Jego. Nie bądź jak głaz. Życzę dobrej, błogosławionej niedzieli. Do zobaczenia, do usłyszenia.